Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, piątek 28, nie piątek, sobota, przepraszam, sobota 28 marca, ostatni wstawak tego tygodniowy, na który Was bardzo serdecznie oczywiście zapraszam. Jedziemy! Moi drodzy, moi mili, witam was bardzo serdecznie w sobotę i zapraszam na jeszcze jedną rozminę w tym tygodniu. Będzie ona trochę, myślę, kontynuacją wczorajszego odcinka, takim jeszcze jego rozwinięciem, taką dobitką na koniec tygodnia. Proszę posłuchajcie zdania Jana Taulera, które na dzisiaj dla was przygotowałem. Następujące: dosyć długie, ale myślę, że bardzo ładne. Sługa pracuje dla zarobku, ale syn kładzie cześć i zadowolenie ojca swojego wyżej każdego, jakiego bądź wynagrodzenia. Bądźże pewien, iż jednym uczynkiem bezwarunkowego posłuszeństwa postąpisz dalej w doskonałości, aniżeli gdybyś z nadzieją nagrody dawał tysiączne dowody uległości samolubnej." Kochani, mówiłem wam wczoraj o tym, nie? że serce doskonałe, serce piękne, serce święte, serce, które się Panu Bogu bardzo podoba, to serce totalnie z Nim zjednoczone, nie? Które chce wszystkiego, czego chce Pan Bóg, które nie chce wszystkiego, czego Pan Bóg nie chce. Więc zobaczcie, że my bardzo wiele rzeczy w życiu robimy z innego powodu. Z takiego powodu, że chcemy być szczęśliwi, że chcemy się zbawić, że chcemy pójść do nieba i tak dalej. Uwaga, żeby to było jasne. To są wszystko bardzo dobre i bardzo piękne pragnienia. Niech mi ktoś po prostu nie waży się nie chcieć szczęścia, nie chcieć pójść do nieba, nie chcieć być zbawionym. Ale uwaga! Tak naprawdę, naszym szczęściem jest bycie z Panem Bogiem. Tak naprawdę, bycie zbawionym oznacza bycie na zawsze z Panem Bogiem. Tak naprawdę, niebo oznacza bycie z Panem Bogiem. Więc pytanie jest, czy robisz wszystko dobre na przykład w życiu, dlatego że próbujesz sobie zasłużyć, no właśnie, na jakieś Twoje samolubne pragnienia, żeby się zrealizowały, czy też naprawdę chodzi Ci o to, żeby być z Panem Bogiem? Jak się okazuje, to jest jedno z drugim tożsame, tylko chodzi o to, jaka jest intencja. Kochani, ja często słyszę, że trzeba ludziom mówić o piekle, dlatego, żeby chcieli żyć tak, żeby do piekła nie pójść. Ja nigdy czegoś takiego nie powiedziałem chyba w życiu. Nigdy nie próbowałem powiedzieć ludziom: słuchajcie, bądźcie dobrzy, kochajcie Pana Boga, bo wtedy pójdziecie do nieba, a jak będziecie niedobrzy, pójdziecie do piekła. Bo wtedy chodzi tak naprawdę, kochani, tylko i wyłącznie o nas. Jak mówi Jan Tauler, jeden akt takiego posłuszeństwa, czyli po prostu przylgnięcia do Pana Boga, dlatego, że jego kochamy, dlatego, że z nim chcemy być. Jest po prostu ważniejsze niż tysiące wszystkich innych uczynków zrobionych, dlatego że nie chcemy pójść do piekła. Kiedy taka motywacja, nie chcę być potępiony, więc w związku z tym nie będę grzeszył, no można powiedzieć, to jest jakaś motywacja. I może rzeczywiście ktoś dzięki temu mnie jakiegoś zła zrobi, chociaż ja muszę Wam się przyznać, takiego człowieka jeszcze w życiu nie spotkałem. Ale to jest żadna motywacja. Jan Tauler mówi: Mamy być jak synowie, a nie jak słudzy. Zobaczcie, to powiedział jakiś Pan Jezus nie? już was nie nazywam sługami, ale nazywam was przyjaciółmi. Tutaj jest mowa o Synach. Tu chodzi o to samo, chodzi o relacje ogromnej bliskości. Z jakiego powodu robimy to, co robimy? Bo jeżeli robimy to dlatego, że chcemy po prostu coś uzyskać dla siebie, nawet najlepsze i najświętsze rzeczy, to to nie jest ten powód, to to nie o to, w tym chodzi. Więc kochani, zbadajmy dzisiaj nasze motywacje i róbmy dzisiaj wszystko z miłości do Pana Boga. Moi drodzy, moi mili, to by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam za niego dziękuję. Dziękuję za ten kolejny tydzień. Widzimy się oczywiście w następnym tygodniu. W następnym tygodniu będzie trochę fajerwerków, dlatego że we wstawakach będą konkursy. No, może nie tyle we wstawakach, ile związane ze stawakami. Bo dostaliśmy od wydawnictwa w drodze trochę książek naszych mistyków nadrańskich, chcemy je rozdać. Więc będą różne konkursy przez cały tydzień, ale to Wam jeszcze opowiem w przyszłym tygodniu. Zachęcam też, kochani, do wspierania naszej akcji Przyjaciele Afryki. Jeżeli ktoś chciałby złożyć Jałmużnę Wielkoposną. To bardzo zachęcam. Pewnie znajdziecie w opisie pod filmem yy, informacje o tej, yy, o tej akcji. Ściskam Was, pozdrawiam, błogosławie i mam nadzieję do zobaczenia wieczorem dzisiaj o 20.15 na żywo na YouTubie. Z Bogiem. Pa!